Siemano, z tej strony Skydum, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i w końcu zaczynamy serię, którą chciałem już zrobić dawno, dawno temu, ale nie mogłem, bo miałem za słaby sprzęt, ale teraz już mam lepszy sprzęt, no i można w końcu nagrywać mody, w tym przypadku mody w FIFA 20. Ale najważniejsze, chcę podziękować Filipowi, który użyczył mi konta do FIFA 20 na PC, bo jak każdy wie, no na PS4 no nie ma po prostu, nie da się wgrać modów, znaczy tak mi się wydaje. No i dzięki wielkie i też chcę podziękować dla Superio, jeśli dobrze pamiętam nick, który wysłał mi kilka ciekawych, znaczy kilka, no kilkadziesiąt modów do FIFA, więc na pewno kilka użyję, więc dzięki wielkie. A w dzisiejszym odcinku zobaczymy, gdzie trafiłyby ikony, gdyby dzisiaj wznowiły karierę. Znaczy, tytuł jest bez sensu, bo pewnie jakby wznowili karierę, to by trafili do klubów, w których grali najdłużej, ale jakoś musiałem to wymyślić. Wy jeszcze zostawcie lajka, bo ostatnio aż tyle zostawiliście, więc dzięki wielkie. No i zostawcie jeszcze tą subskrypcję, bo brakuje mało do 500, znaczy tak mało to nie w sumie. No i więc zostaw suba i ja już zamykam się, znaczy nie zamykam, ale lecimy do odcinka. A jeszcze napiszcie jakieś propozycje, co mam nagrać, na przykład jakieś mody. I to tyle, zaczynamy. Partnerem filmu jest footballteam.pl, darmowa przeglądarkowa gra w trybie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na Ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj przedmioty otwierając paczki, ulepszaj je, handluj nimi i zostań najlepszy. Rejestrując się z linku w opisie dostaniesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. footballteam.pl. Czekamy na Ciebie. Od razu powiem, będę trochę się ruszał jak paralityk, bo naprawdę na PC nigdy nie grałem w FIFA i wszystko robię tak zwanym myszkiem. No i mamy Pele, Maradona, z tego jak patrzyłem, to są wszystkie najlepsze wersje tych ikon. Nie ma na przykład Pele 95 jest Pele? Kurde, nie wiem. No i ikony widzicie sami, tutaj mamy, i to w sumie się kończy na kacie, tak? Tak, na kacie się kończy, aż 9 stron, o Jezu, to będzie długi odcinek. Dobra, jestem z powrotem, minęło sporo czasu, bo naprawdę nie sądziłem, że będzie tak duży problem z tym, bo się okazało, że muszę aż 8 sezonów przesymulować, żeby wszyscy znaleźli klub. No i będziemy sobie po kolei sprawdzać, zaczniemy oczywiście od tych zawodników z najmniejszym overallem, więc na początku, jeśli dobrze widzę, Nakata. 33 lata już, Nakata do Tottenhamu. Esio, no, Sol Campbell, zobaczmy gdzie teraz gra, w Barcelonie. No, Sol Campbell przyszedł do Barcelony, ale ja liczę na coś takiego, wiecie, śmiesznego, że przejdzie na przykład jakiś... No kudy, co ty robisz? Nie wiem, jakaś ikona do Jagiellonii, albo Legii, albo do... Nie wiem. Gattuso przeszedł do Barcelony również, więc już mamy dwóch zawodników z Barcelony. Do Manchesteru City. Szczerze, ja słabo kojarzę tego Johna Barnesa, możecie mi napisać, gdzie on gra, bo naprawdę jakoś patrzę na niego i nie kojarzę go, nie wiem. Kojarzy mi się z Liverpoolem, ale to chyba mylę z kimś zupełnie innym. Nie, naprawdę, tutaj moja wiedza jest niestety żałosna. No i on przeszedł do Hertha Berlin i na to czekałem, właśnie takie nieoczywiste kluby. Hertha Berlin z Janem Wright. Right. Dokładnie tak. Zabrota. PO. Zobaczmy, gdzie on przeszedł. Do Manchesteru City, więc no. Nuda trochę. Roy Keane. Zobaczmy. Liverpool. On, kibice Manchesteru United raczej nie są zadowoleni z takiego transferu, bo jeśli dobrze pamiętam, on grał w Manchesterze United. No, na pewno. Dobra, idź sobie, bo przeszkadzasz. JJ Okocha przeszedł do... Bayeru Leverkusen. Też Lehmann, zobaczmy gdzie przeszedł Lehmann. Lehmann do Bayernu. No więc pasuje nam. Co mamy? Rui Costa przeszedł do Realu. No więc też w sumie nic ciekawego. Poinzaghi przeszedł do Manchesteru City. Dobra, teraz mamy Zola. Zobaczmy gdzie jest. W Interze, no to tutaj bardziej pasuje, bo Włoch, Inter, okej. Chociaż Zola, z tego co pamiętam, najwięcej mamy, czy chyba w Chelsea. No, Emmanuel Petit, zobaczmy Juventus, no. Mi to się podoba, nie powiem, fajnie. Oczywiście też Chelsea kojarzony i tutaj Barcelonie. W Barcelonie Makalele jest. Frank Lampard gra w PSG, więc w ogóle
Dziwne, no, nawet blisko nigdy chyba pierwszy nie był, ale tutaj no najwidoczniej gra, ale może kiedyś będzie trenował. Litmanen przeszedł do też pierwszy. O jest, Rio Ferdinand. Zobaczmy, gdzie on jest w Bayernie, więc też w ogóle tak trochę z dupki. Dobra, i mamy Crespo i w Interze, a z tego co wiem, to Crespo grał w Interze. Nie wiem dokładnie ile, ale tutaj ładnie się wylosowało. No i pasuje ten transfer, no pasuje. Nie można tutaj zaprzeczyć. Chociaż Crespo chyba najwięcej spotkań miał w Lazio, ale tutaj na 100% nie jestem pewien. SN gra aktualnie w Arsenalu, więc kurde, kontrowersyjnie fest. No oczywiście znany z Chelsea. A tutaj Arsenal, więc naprawdę, no, kibice Chelsea raczej nie są zadowoleni z takiego transferu. Dobra, teraz Deco mamy. Deco, no i zobaczmy. Deco w Romie, więc też, no, ja go na pewno nie kojarzę, żeby grał kiedykolwiek w Romie. Barcelona jeszcze okej, Porto, rozumiem, ale Roma. Luis Hernandez, nie wiem jak meksykańskie nazwisko się, ale raczej Hernandez. Przeszedł do Bayeru Leverkusen, jak jeszcze jeden zawodnik, o którym teraz... A, JJ Okocha przeszedł jeszcze do właśnie Bayeru Leverkusen i teraz, no... Tego się nie spodziewałem, więc Bayer Leverkusen musi mieć niezłą ekipę. Kolejny będzie Frank Rijkaard przeszedł do Lyonu. Overmars, zobaczmy, gdzie gra w Napoli. Po jego minie widać, że nie jest zbyt zadowolony, ale no... Cóż, tak wylosowałem. Henrik Larsson. Przecież też do Bayeru Leverkusen, więc już mają dwóch świetnych napastników. Jeden dobry, znaczy też świetny SPO, więc później, jeśli będę pamiętał, to trzeba zobaczyć ten Bayer Leverkusen, bo wzmocnili się nieźle, a mi jedzie pociąg w Jeri i w Barcelonie, więc no nie zaskoczę, ale jaka klauzula, 218 milionów. Dobra, Veron, tutaj Juan Sebastian Veron przeszedł do City, więc kolejny zawodnik w City, więc naprawdę tam musi być niezła ekipa, a my przejdźmy dalej. Guardiola, czy będzie Barcelona? Chyba w Romie jeszcze grał, albo w jakimś innym włoskim klubie. Guardiola gdzie gra? Inter, więc włoski klub się zgadza, ale w Interze Guardiola na pewno nie grał nigdy, więc tutaj no, nie bardzo się zgadza. Shearer, no na Alan Shearer gra w zespole Tottenham, więc w lidze angielskiej został, ale w Tottenhamie to na pewno go nie widzieli. No a tutaj mamy właśnie go w tych barwach. Manchester United, no kontrowersja, ale no to FIFA jednak i ona nie myśli. Desai gra w też Bayer Leverkusen, patrzcie jakich tam zawodników mają. Nie, koniecznie musimy zobaczyć to, naprawdę. Albo Seedorf, nigdy nie pamiętam jak się czyta Seedorf czy Seedorf, ale zobaczmy gdzie on gra. Real Madrid. Ale brakuje mi takich śmiesznych, no musi coś się wydarzyć, że ktoś gra w jakimś randomowym klubie. Robert Pires gra w Juventusie, no to nie jest randomowy klub na pewno. Walek gra w zespole takim jak RB Leipzig. No i na to liczyłem, taki trochę zaskoczenie, chociaż RB Leipzig takie słabe nie jest, ale jednak tego raczej się nikt nie spodziewał. Michael Owen gra w takim zespole jak Cosenza. Znowu te włoskie kluby. Cosenza chyba może jakaś. Znowu te włoskie kluby się pojawiają, no i nie wiem. Jak oni go wyhaczyli? 90 overalla. Jestem pewien, że oni nawet nie grają w Serie A. Na 100%. Dobra, Trezeguet. Valencia. No liczyłem jednak na Juventus, ale tak się nie wydarzyło. No i Trezeguet gra aktualnie w Walencji. No to też, no myślę, że takie oczywiste to nie było i raczej nikt tego nie obstawiał. A tutaj jednak tak się wydarzyło, jak się wydarzyło. No i Trezeguet aktualnie gra w Walencji. Pawła Nedveda i on gra w Manchester City, więc no... Nie wrócił do Juventusu niestety i Manchester City ponownie ma świetnego zawodnika. No oni tam mają pakę niesamowitą chyba. Szewczenko, no dobra, tutaj mamy Szewczenko od razu i Szewczenko gra. No i na to liczyłem. Król Aleksandra. Co jest? Czy będzie Liverpool, czy jednak coś innego? Manchester City. Didier Drogba gra w takim zespole jak Atletico Madryt. Zobaczmy Van der Sara. Van der Sar gra w Realu Madryt. Nie United, tym razem Real Madryt. Zobaczmy Kakę. Roma, nie Milan, nie Barcelona. Nie gra w Barcelona. Jezu, jaka Barcelona, co ja powiedziałem? Nie Real Madryt,
a Roma. Ale to Barcelona, nie, przechodzimy dalej, bo to było tak słabo. No, tutaj Hierro, Manchester City. I w ogóle jeszcze chyba nie było żadnego zawodnika, który faktycznie by wrócił do tego klubu, w którym ostatnio grał, albo grał chociaż najdłużej. Hadji przeszedł do Interu. Ronald Koeman. I gdzie on grał? Barcelona? Nie. Tym razem Bayern Monachium, 91 overalla. Esio, wszystko się zgadza. Liverpool. Ej, jakoś nie wiem, nie spodziewałem się Liverpoolu. Jakby z poprzednich odcinków w ogóle ten Liverpool się ani razu nie pojawiał. Jak sprawdzałem zawodników 90+, czy zawodników z Ekstraklasy, to oni w ogóle się nie pojawiali. Znaczy, nie pojawiał Liverpool, więc teraz trochę jestem zdziwiony, ale okej. Michael Laudrup przeszedł do Tottenhamu, więc Tottenham chyba drugiego zawodnika ma, takiego lepszego, taki w sumie Eriksen trochę. No, Danie się zgadza, Espoo się zgadza, overall się nie zgadza, ale dobra. Patrick Kluivert, Liverpool, więc teraz powiedziałem o tym Liverpoolu i będzie teraz ciągle? Możliwe. O, mam, Patrick Vieira. Patrick Vieira, oczywiście Arsenal, był też Juventus, ale tutaj jest Bayern Monachium. Roberto Carlos, robi się coraz ciekawiej. Roberto Carlos gra w Bayern Monachium, naprawdę. Bayern, Manchester City, Bayern Leverkusen w sumie. I jeszcze jakiś klub miał tak dużo zawodników? Chyba nie. Jest to Roblon, Liverpool. Czy będzie Lazio? Nie. Niedawno mówiłem o Bayernie. Bayerze Leverkusen. No, zobaczmy, gdzie Liverpool będzie. Nie, też Bayern Leverkusen. No, trzeba zobaczyć ten Bayern Leverkusen. Dobra, Ryan Giggs gra w Manchester United. Nie, znowu Bayern Monachium. Legenda Interu. Czy będzie w Interze? W Juventusie. Kontrowersyjnie, mega kontrowersyjnie. No, chyba by go zjedli za to. Chociaż tyle lat tam grał, że... No nie wiem, w sumie. Jakby pod koniec kariery przyszedł do Juventusu, ciekawe, jakby kibice się zachowali. Jeśli jest jakiś kibic Interu, to może napisać, co by czuł, jakby Zanetti pod koniec kariery odszedł z Juve. Znaczy z Juve, z Interu do Juve. Alessandro Nesta. I to za to właśnie kocham. Za to właśnie kocham te odcinki. Alessandro Nesta do Famalicão. Cannavaro, Real Madrid, Juventus. Czy będzie jakiś zespół z tych? Real Madrid, no liczyłem na ten Juventus, szczerze. Ale no, Real Madrid więc powrócił. Rivaldo Perze, Stoiczkow przeszedł do Juventusu. No nie jestem. Luis Figo przeszedł do Cruzeiro. No dobra, w sumie ma 33 lata, mógł sobie pod koniec kariery iść do Brazylii. Pirlo teraz. Pirlo prze... Ej, to drugi zawodnik wykrył Aleksandrze. Pirlo, co jest? Pirloj. Perze. No więc w sumie nic ciekawego. Raul. Roma. Ej, Roma też mocno się wzmocniła, też ją trzeba sprawdzić. O, jest Hugo Sanchez. Hugo Sanchez do Borussii. Pierwszy chyba zawodnik Borussii. Tak mi się wydaje. Bobby Moore. Real Madrid. No, średnio bym powiedział, tak średnio w sumie. Butragueño gra w Bayernie Monachium. Bayern Monachium, naprawdę, on tam niektóre legendy muszą być na ławce, na to wychodzi. Gary Lineker gra aktualnie w Interze. Ten Inter to lubi ściągać zawodników z Anglii, więc Lineker nawet pasuje. Pójdą, nie. Jezu, Del Piero jeszcze, ukochany. Zobaczmy, gdzie Del Piero, Juventus. Si, Carles Puyol. Aktualnie Bayern Monachium. No, myślałem, że Barcelonka będzie, ale nie tym razem. Bayern Monachium ma kolejnego dobrego zawodnika. Boże. No, Dennis Bergkamp przeszedł do Romy. Peter Schmeichel przeszedł do Perze. Więc bez zaskoczenia. Ale, ale to by było fajne, żeby grał w tym. W Leicester. To by było takie. Miłe takie. No. Juventus, więc kolejny zawodnik w Juventusie. To mnie cieszy. No i no sprawdzimy ten Juventus, albo ja chociaż sam sobie sprawdzę. Real Madrid, ale ta Barcelona, zauważyliście, że Barcelona nie umie nikogo za darmo ściągnąć? Co jest z nim nie tak? Auri, nie ominęłem go? Nie jest. Auri jest aktualnie w Bayernie Monachium, więc te kluby no się powtarzają niestety, no ale to no nic z tym nie zrobię niestety. Franco Baresi gra aktualnie w Perze. No, Carlos Alberto, brazylijska ikona, gdzie gra aktualnie? Juventus. No to ja powiem, aktualnie w Juventusie jest problem z prawą stroną. Ja bym go widział. Jakby miał 33 lata i grał na poziomie 92 overalla, to ja bym się nie kłócił. Marco Van Basten gra...
To norweska liga? Chyba norweska. Jeszcze z tych angielskich, włoskich zrozumiem, ale liga norweska? I to jeszcze Kristiansund? Dobra. Hulit, tak zwany. Nie mogę się powstrzymać. I on gra też w Huracan. Huracan to jest jakieś Chile, coś takiego. Ej, czym lepsi zawodnicy, tym jakiś randomowy. Znaczy lepsi, wyższe overale. Chociaż on ma 91. To nie wiem. United może jakieś? Nie, Salerno. Po prostu. George Best uznał, Salerno to dla mnie klub. Lothar Matthäus przeszedł do Bayernu Monachium. Więc w sumie pasuje. Eusebio przeszedł do Morecamp. Ale to dziwne trochę, bo ja prowadziłem Morecamp. Nie pamiętam kiedy, bo wyrzucali mnie z pracy menedżera chyba 7 razy podczas tej symulacji. Ale tam byłem, ale no przysięgam, że nie kupowałem żadnych zawodników. Ronaldinho aktualnie gra w Real. Myślałem Milan, Barcelona, nie wiem, nawet PSG by pasowało, ale Real Madrid. No Ronaldinho kontrowersyjnie. Johan Cruyff, Real Madrid. O Jezu, jest ta końcówka taka kontrowersyjna, no znowu. Były zawodnik Barcelony, trener Barcelony, a tutaj w Real Madrid, no wygląda to dość zabawnie. Lewiaszyn, też Morecamp. No więc pewnie ten. To ile ja tam zawodników musiałem stracić, no. Mogłem podpisywać te kontrakty, no ale Lewiaszyn też uznał, że przejdzie do Morecamp. Paolo Maldini przeszedł do Morecamp. Dobra, nie będę tego komentował nawet. Garincha gra w Vegelta Sendai. Czemu on tam przeszedł? Garincha. O co chodzi? Zinedine Zidane gra aktualnie w Sangyo Sangmu. Jak patrzymy zawodników 90 plus, to też było Sangyo Sangmu. I to jest Korea, prawda? Teraz to pamiętam. O jest, Ronaldo jest. Ronaldo, Król Aleksandra. Więc trzeci zawodnik z Król Aleksandry. Okej. Okay. Diego Maradona gra aktualnie w Kristiansundzie. To drugi zawodnik, który tam gra. Co jest? No i ja wiem, gdzie gra Pele, bo raz to zobaczyłem. No i gra w Morecamp. Więc aktualnie tak to wszystko wyglądało. Liverpool wygląda aktualnie tak. I tutaj Manchester City, ale widać, że tutaj wszystkich nie ma jakoś. No nie wiem czemu, bo w Manchester City było dużo tych zawodników, ale tutaj nie za dużo, ale wyglądają mega silnie. Tutaj mamy jeszcze Tottenham, bo dwóch zawodników przeszło na Kata i Laudrup i oni faktycznie grają. W PSG wygląda to aktualnie tak. Dobra, zobaczmy dalej. Tutaj, oj, piąty gra w Atletico Madryt. W Barcelonie tam Vieri tylko był i Makalele, a to zapomniałem szczerze. Real Madrid, Oscar gra, okej, okay, Seedorf i w sumie Mur jeszcze i nie ma tych ikon w sumie. Bayer Leverkusen, Rush, Larsson, Havertz, Okocha, Desai, w sumie tyle. Jeszcze ktoś tam na ławce może być. Teraz Bayern Monachium, Auri, Giggs, Vieira, Mateusz, Ferdinand, Puyo, Roberto Carlos. No tylko z całego składu nie mają tylko 4 ikon. Tutaj mamy chyba tylko Hugo Sancheza. Dokładnie tak. Inter tutaj chyba Lineker, tylko Hadji, Guardiola i tyle. Juventus wygląda aktualnie tak. O, Azam ma jakiś kuk. Ale tu jest Petit, Dalglish, Stoiczkow, Carlos Alberto, Zanetti i w sumie tyle. Burki nawet gra. Okay. Roma, bo Roma wygląda mega fajnie. Kaka, Bergkamp. W sumie tyle? Jeszcze Rice. W sumie tyle. Dobra, i sprawdziliśmy w sumie ten najlepsze zespoły, tam gdzie było tych zawodników najwięcej. Ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji, piszcie jak chcecie jeszcze odcinki z modów. A ja z wami się żegnam, więc mówię do was Skydum, więc na razie. Cześć i czołem. Yo! Nie kradnę patentu z mainstreamu, by rozjebać. Nie jesteśmy anonimus, w końcu wyjdziemy na legal. Ile czekać mam? Szybciej by to było tak, jakbyś zrobił to inaczej i każdy mi mówi jak. Jako jedno, ale nigdy nie nosiłem maski. Kiedy rano wstaję naładowany jak kartridż, wersami i rymami jak jebany notatnik, informacjami, pomysłami na nowe kawałki. Sprawdźmy.